Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Bardzo dziękuję za anons i mam na początek dla pana marszałka nie najlepszą wiadomość. Tym razem nie będzie o Toruniu i A1. W związku z tym skupię się na S19, jak pan marszałek pozwoli. Ach, z bólem przyjmuję tę informację pana ministra, ale przecież kolegom, którzy zadają pytania, też się bardzo dużo należy. Dziękuję bardzo. Panowie posłowie, w najmniejszym stopniu nie podważam tezy o strategiczności, strategii tego odcinka drogi. To rzeczywiście na wschodniej części Polski brak jest solidnej drogi północ-południe. No i S19 ma pełnić taką rolę i rzeczywiście ona przychodziła rozmaite dzieje. Nie sposób odpowiedzieć wprost na państwa pytanie, nie przytaczając nieco historii, wzorem poprzedników moich, jak słyszałem, jak poprzedni ministrowie odpowiadali, to też jak, do których pytań by nie sięgnąć, to dobrze się podeprzeć jest historią. Lokalizacja w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci dróg i autostrad, lokalizacja pojawia się w maju 2004 roku. Pierwszy raz jest opisane, jak ta droga ma mniej więcej biec, po czym w 2007 roku opisany już w Generalnej Dyrekcji bieg tej drogi przedstawia się następująco. Przytaczam to, bo to historycznie ewoluowało. Ona od razu nie była w takim biegu, jak dzisiaj zakładamy. Nie wiem, czy panowie posłowie pamiętacie. Rzeczywiście, tak jak pan poseł powiedział, zadające pytanie, zaczyna się w Grodno, granica państwa. Kuźnica, Białystok, Lublin, Nisko, Rzeszów, Barwinek, granica państwa Preszewo. Trochę inaczej jak dzisiaj. W programie wieloletnim pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 ustanowiony uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 września 2007 roku, tu zawieszę głos, 4 tygodnie przed wyborami. Takie bardzo trudne programy bardzo dobrze wychodzą tuż przed wyborami, w związku z tym tu się pojawił program, który zawierał taką ilość projektów, który koniec końców, jak oceniła historia ostatnich kilku lat, był niewykonalny. Ja wrócę do tego jeszcze. I ten program wtedy w wrześniu 2007 roku składał się z następujących odcinków i już były przymiarki do pieniędzy wtedy. Przebudowa drogi S19 Białystok, Międzyrzecz Podlaski, długość 157 km, koszt ponad 1,6 miliarda. Budowa S19 Międzyrzecz z Lubartów, długość 65 km, 1,1 miliarda. Lubartów Kraśnik 68,1,3. Kraśnik Stobierna, długość 98, koszt blisko 2,2 miliarda. Budowa drogi S19 Stobierna Lutoryż, długość 33 km, koszt 785 milionów. I budowa drogi Lutoryż Barwinek, długość ponad 88, blisko miliard. Zgodnie ze stanem na rok 2007 realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi ekspresowej S19 znajdowała się na początkowym etapie prac przygotowawczych bądź na etapie koncepcyjnym, czyli w momencie, kiedy ją wpisywano do programu w 2007 roku, zaawansowanie tego projektu było eufemistycznie mówiąc umiarkowane. To znaczy prace koncepcyjne to nie jest ten etap, który wymaga jakichś specjalnych kosztów. Brak było uzyskanych decyzji administracyjnych i opinii wymaganych przepisami prawa, takich jak decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach czy pozwolenie na budowę. Przygotowany za rządów poprzednich, czyli mam na myśli rządy PiS-u, program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012 był dokumentem niewykonalnym, co zostało sprecyzowane dopiero po jakimś czasie, kiedy objęliśmy władzę. Myśmy w 2007 roku po objęciu władzy to była pierwsza ekipa, która podjęła decyzję, że nie tworzymy kolejnych mądrych programów, tylko realizujemy te, co są, a w międzyczasie będziemy sprawdzali ich wykonalność. I tak się działo w 2007 roku. Szczerze mówiąc, te programy, które dzisiaj realizujemy, są zewoluowanymi programami, które odziedziczyliśmy po państwu. To nie jest odkrycie Ameryki, że my przyjdziemy, wymyślimy od początku do końca nowy program. Wspominałem, był źle oszacowany finansowo wartość całkowita zadań oraz wydatków w poszczególnych latach. Program był ten był w chwili jego przyjęcia całkowicie nierealny w tym zakresie. Wartość kosztorysowa zadań inwestycyjnych ujętych w programie 2007 określono na kwotę 140 miliardów złotych. Wskazana kwota w znacznym stopniu odbiegała od rzeczywistych kosztów realizacji.
szacowano, że gdyby nawet na poziomie cen 2007 roku realnych chcieć ten program realizować, to jest poziom około 240, nie 140 miliardów. Należy również wskazać na nieaktualność rzeczową założeń przyjętych w programie z 2007, również w stosunku do budowy drogi ekspresowej S19. Zadania ujęte w programie 2008-2012 i przewidziane do realizacji w tych latach miały niezakończony proces przygotowawczy, dodatkowo etap, na jakim się znajdowały w konfrontacji z funkcjonującymi wówczas procedurami i przepisami, nie dawał żadnej szansy na przygotowanie ich w taki sposób, aby w oznaczonych terminach mogłyby przejść fazę realizacji. Długie, skomplikowane procedury przyciągające przygotowanie inwestycyjne w nieskończoność, błędnie wdrożone do prawa krajowego unijnej dyrektywy, spowodowały, że każda z inwestycji była wielką niewiadomą. Budowa drogi ekspresowej S19 27-211. Kończę ten pierwszy etap, o którym mówiłem, historia. W 2009, wracam do pierwszych zdań swojego wystąpienia, dokonana została zmiana przebiegu części drogi ekspresowej w województwie podlaskim. Ja patrzę na panów posłów z tego względu, że panowie posłowie, odnoszę wrażenie, reprezentujecie chyba cały przebieg drogi. W związku z tym, że pytanie zadane dość liczną grupą posłów, to chyba obejmuje całość. Zmiany w tym zakresie zostały, panie marszałku, ze względu na naprawdę ważkość tematu, bo przynajmniej dużo miejsca medialnie zabiera ten temat, ja sobie pozwolę przedłużyć nieco. Proszę, panie. Zmiany w tym zakresie wprowadzone w dniu 20 października 2009 roku rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniły bieg. Dziękuję za bezcenną odpowiedź, panie pośle. Czuję się zbudowany pańską wiedzą. Grodno, granica państwa, Kuźnica, Sokółka, Korycin, Knyszyn, Dobrzyniewo, Duże, Chorosz, Siemiatycze, Lublin, Nisko, Rzeszów, Barwinek, granica państwa. Jak państwo widzą, w województwie podlaskim nastąpiła zmiana przebiegu. Na pozostałych odcinkach zachowano przebieg. Przyjęcie tego dokumentu zakończyło prace dotyczące wyznaczenia optymalnego wariantu przebiegu trasy Via Baltica w Polsce. Ważnym elementem nowego rozporządzenia było takie skorygowanie przebiegu drogi, aby te w jak najmniejszym stopniu kolidowały z obszarami cennymi przyrodniczo. Akurat w tym fragmencie Polski to jest wyjątkowo trudny temat. Myślę, że Augustów nas bardzo dużo nauczył. W nowym przebiegu droga ekspresowa zamiast biec z przejścia granicznego z Białorusią wprost na południowy zachód w kierunku Białegostoku została poprowadzona na zachód w kierunku Korycina i dalej do Knyszyna, dzięki czemu omija od północy wspomnianą Puszczę Knyszyńską. Daruje sobie już to droga ekspresowa S19 w programie z 2011 roku. To jest to, co panu posłów interesowało. Panie marszałku, może ja przerwę na chwilę i usłyszymy do pytania.